Cześć, dzień dobry, witajcie. Wakacje 2020 się rozpoczęły. Ludzie powyjeżdżali, no, jak mieli czym. A ja z wami chcę się podzielić taką dzisiaj informacją. Mamy pompę boszowską, z którą czasem może ktoś się borykać. Może mieć problemy. To jest pompa CP3. Częściowo już rozebrana przeze mnie, żebyśmy czasu nie wydłużali, niepotrzebnie nie zabierali. W każdym bądź razie rzecz jest jaka. No, chcę się podzielić z wami informacjami. Może się zdarzyć komuś sytuacja tego typu, że ma problemy jakieś z ciśnieniem. No i czy taka pompa, która się nie psuje, może się zepsuć? No słuchajcie, wszystko się może zepsuć. Natomiast w tego typu pompach bardziej problem robią zanieczyszczenia, czas pracy, który gdzieś tam coś zrobi, jakieś tam opiłki i tak dalej, niż samo zużycie pompy, które nie da się wykluczyć, że też może się zdarzyć. Przede wszystkim rzecz jest jaka. Jeżeli chcemy się wziąć za pompę, bądź chcemy ją rozebrać, rozkręcić, zrobić, naprawić i tak dalej, musimy wiedzieć przede wszystkim, dlaczego chcemy ją rozebrać, jaki mamy problem. Czy problem mamy po stronie ciśnienia za wysokiego, czy problem mamy po stronie ciśnienia za niskiego. Bo jedno i drugie może się zdarzyć w tego typu pompie. No i od razu, od czego, słuchajcie, zaczniemy, to taka sytuacja, ciężkie to pieroństwo, nie? W takiej pompie mamy zamontowany taki właśnie zaworek. To jest zawór ciśnienia niskiego, czyli zawór wydatku paliwa. Siedzi sobie tutaj takie ustrojstwo w pompie. No i po co to ktoś zamontował? No pewnie, żeby naciągnąć wszystkich na koszty, żeby wszyscy musieli za to płacić. Nie. To nie jest tak. Więc taki elektrozawór jest potrzebny do czego? Do takiej pompy dostaje się ciśnienie z pompki wstępnej, która znajduje się w baku. I ta pompka już pod ciśnieniem kilku barów stałego ciśnienia, bo w zależności od tego, co by się nie działo, ona ma dawać zawsze jedno ciśnienie. I ten właśnie zaworek, który tutaj jest, nie będziemy omawiali jego skrótów i tak dalej, jego zasady pracy, bo może już gdzieś to kiedyś widzieliście. On odpowiada za ustalenie wydajności tej właśnie pompy, czyli wydatku paliwa, ile tego paliwa potrzeba. To już wychodzi wszystko z dawek paliwa, wychodzi z ciśnienia i na tej podstawie komputer przelicza, jakie jest zapotrzebowanie na paliwo. Monitoruje na bieżąco na podstawie czujnika na listwie, co ta pompa daje, ile daje i tak dalej, i tak dalej. Także to całego trybu tutaj nie będziemy przerabiali, bo myślę, że wakacje by się skończyły, abyśmy dalej mogli nawijać. W każdym bądź razie no jest dużo rzeczy, których no i tak się nie wie, nie? No bo taka jest niestety prawda, nie ma tej możliwości. Także generalnie rzecz jest jaka. Jeżeli ktoś mówi, że ma problem jaki, że taka pompa może dawać ciśnienie za niskie, no to rzecz jest jaka. Za niskie ciśnienie. Na pompę wchodzi kruciec, dostaje się paliwo z pompki wstępnej poprzez filtr. Czyli może się okazać, że na przykład mamy zapchany filtr paliwa. Ba, zdarzyło się, nie? No oczywiście. Czy się takie coś może zdarzyć? No paliwa mamy, słuchajcie, rewelacyjne, bardzo dobre, nie ma co narzekać, ale niemniej jednak może się zdarzyć, że zatankowaliśmy coś, co nie powinniśmy zatankować. No i pompka nasza wstępna nie jest w stanie dać pełnego ciśnienia tutaj, żeby zasilić tą pompę wysokiego ciśnienia. Ale przyjmijmy założenie, że mamy filtr drożny, filtr nowy. Wstępną pompkę ma również dobrą. To rzecz jest jaka, że wtedy paliwo się dostaje pełnym ciągiem tutaj, wartością kilku tam barów. Natomiast ten zaworek odpowiada za ustalenie tego czegoś i może się okazać sytuacja taka. Samo to, ten zaworek może być niesprawny, uszkodzony. I jak to sprawdzić? Kurczę. Myślę, że oglądniecie to na innym filmie, nie? Więc nie będziemy tego poruszali. Ale może się zdarzyć sytuacja taka. On generalnie działa na zasadzie takiej, że ma za zadanie przepuścić... O, teraz go widzicie, nie?
no właśnie, ułatwi to nam troszkę. Między tym a tym kanałem udrażnia przepływ paliwa. On w tej pozycji, jakbyśmy zerknęli, nie zerknęli, nie ma prawa robić nic, bo jest wyłączony. Ale może się okazać sytuacja tego typu, że ten o-ring tutaj, czarny, który widzimy, widzimy go? Pewnie, że widzimy, musimy. Tu mamy czarny o-ring i zielony. To nie ma jakiegoś tam, słuchajcie, wielkiego znaczenia kolor. Niemniej jednak, ja mówię teraz, bo akurat producent tak zastosował. To są o-ringi jakieś silikonowe. Ten tutaj zielony, który o-ring jest, on odpowiada tylko i wyłącznie za uszczelnienie tu na zewnątrz. Czyli na zewnątrz, jeżeli by się wydostawało nam powietrze, czy paliwo z powietrzem, czy dostawało powietrze generalnie, to wtedy wiadomo, że ten o-ring zewnętrzny nam tutaj zrobił jakiegoś psikusa. Ale jeżeli taki elektrozawór będzie sprawny, a nasza pompa będzie dodawała za dużo ciśnienia, nie mówiąc o tym, że jest drugi zawór, podobny, inny, działający na zasadzie upuszczania ilości ciśnienia paliwa z listwy. Przyjmijmy, że tamten jest sprawny. Przyjmijmy, że czujnik jest sprawny, bo czepiamy się zagadnienia tylko i wyłącznie pompy, żeby nie robić niepotrzebnego zamieszania. I nasza pompa daje za dużo tego paliwa, za dużo ciśnienia, to wtedy może być sytuacja jedna. Że może być na przykład, znaczy, może nie jedna, może być jedna z sytuacji, że na przykład elektrozawór uszkodzony, ale przyjmujemy, że on jest sprawny, więc ten o-ring, jeżeli będzie na przykład pęknięty, uszkodzony, bądź nieszczelnie będzie utrzymywał to ciśnienie, tam kilku barów, cholera, nie widać tego, nie? Mówię, a nie pokazuję. No zwróćcie uwagę od czasu do czasu, nie? Ten o-ring może się okazać, że jest o-ringiem po prostu uszkodzonym, nieszczelnym, nie spełniający swoich kryterii, swoich, powiedzmy, swojego przeznaczenia nie spełnia i wtedy to paliwo pełnym ciśnieniem przedostaje się tutaj pomiędzy, bo tu nie ma od czoła już żadnego uszczelnienia, o tu od czoła nie ma uszczelnienia, uszczelnieniem jest tylko ten o-ring, więc ten o-ring, jeżeli przepuści, to paliwo leci całą parą, tyle co dała pompka wstępna. Także dobra, odkładamy nasz elektrozaworek i przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Jak jesteśmy przy powiedzmy za niskim ciśnieniu tej pompy. Tu mamy, słuchajcie, takiego małego dingsa. Często, gęsto, jak gdzieś tam ludzie poruszają, no to jest jakaś tam zaślepka i tak dalej, nie? Nic mylnego. Rzecz jest jaka. To jest zawór nasz upuszczający paliwo. Działa to na zasadzie takiej, jak przysłowiowy, kurczę, no nie wiem co przysłowiowe. Dla mnie to jak bezpiecznik, powiedzmy. Czyli jeżeli ciśnienie jest za wysokie, to ten zaworek ma wyliczoną wartość ciśnienia, którą ma utrzymać. Jeżeli to zostaje przekroczony ten próg, bo sytuacje mogą zdarzyć się różne. Może się zdarzyć sytuacja taka na przykład, że ktoś jechał samochodem i nagle zrobił bum, wszystko przeżyło, ale zagniotła się rurka od paliwa. No dziwnym trafem, przyjmiemy, że spadło coś na niego z dźwigu, który coś robił, nie? No i wtedy co by się stało? Bum, taką pompę by rozdarło, bo ona jest w stanie wytworzyć sporo tego ciśnienia. To wtedy to coś ma za zadanie nam ułatwić i wypuścić to ciśnienie niepotrzebnie. Jeżeli ta wartość krytyczna zostałaby przekroczona, to tutaj mamy taki śród, kaliber, no kurde, z 5 mm. To wtedy działa jak pocisk. Ma najnormalniej w życiu wystrzelić tą śrubkę. Obyście nigdy nie mieli okazji się o tym przekonać. Dlatego też producenci skierowali to coś przy zamontowanej pompie w kierunku kierowcy. No właśnie, ale to niech będzie. Przyjmijmy, że on strzelał nie będzie, nie? Przechodzimy dalej. Co może się ewentualnie jeszcze zdarzyć? Jaka sytuacja? Mamy tutaj coś takiego, jak poznajecie i widzicie, to jest taki przyłącze, trójnik, rozgałęźnik, który sobie siedzi tutaj. No i co on ma za zadanie zrobić? Ano ma za zadanie
dwoma wężykami. Kurka, musimy te pierońca podsuwać, żebyście to widzieli łatwiej. Ma za zadanie przyjąć paliwo z jednym króćcem od wężyków powrotowych, od wtryskiwaczy, a drugi ma za zadanie wciągnąć paliwko, które wlatuje z listwy zasilania. Ale jak to się dzieje, że tu w tym może dostawać się powietrze do układu, a nie cieknie? Otóż rzecz jest jaka. Pozwolę sobie wytłumaczyć tą kwestię. To działa jak zawór Venturiego. Na jakiej zasadzie to działa? Tutaj mamy wężyk odpływowy, czyli tędy nasze paliwo wraca z powrotem do baku. Mamy tutaj śrubę, która to skręca. Zaraz pozwolę sobie to złożyć. O, co prawda bez jednej. Nie, no dobra, złożymy na dwie podkładki. O, siedzi sobie to zmontowane w pompie, nie? Z pompy wraca paliwo, czyli wraca tutaj tym króćcem. Leci sobie ładnie, elegancko w tym wężym. A w międzyczasie są zasysane te wężyki, które są dwa tutaj. Jeden z nich jest od wężyka od wtrysków, czyli powroty wtrysków, a drugi jest od tej listwy właśnie, tej wysokiego ciśnienia, czyli upuszczanie tego, tak jak powiedziałem wcześniej. No i sytuacja wygląda w ten sposób, żeby zrozumieć, jak działa ten zawór. Ten wentyl, czy zawór, jak to byśmy chcieli wytłumaczyć, króciec, to działa w ten sposób, że to paliwo, wracając dużą parą, wiadomo, że ono nie będzie starało sobie szukać małych ujść, tylko duże, i wpływając tutaj dużą średnicą wypływając, wysysa jednocześnie z tych cieniutkich wężyków paliwo, czyli to, co wraca z wtrysków, to, co wraca z listwy. I sytuacja może być taka, że jeżeli powietrze się komuś dostaje na przykład do układu, z układu wtryskowego, nie ma problem z lokalizacją tego, no to właśnie miejsce takie jak te wężyki może być bardzo trafionym miejscem, jeśli chodzi o kwestię rozszczelnienia układu, bo to powietrze zostaje, tu zostaje podciśnienie wytworzone, czyli nie nad coś, jest tylko podciśnienie, czyli zasysanie tego paliwa, jednocześnie może zasysać tu powietrze, wprowadzając do układu tutaj tym wężem powrotowym, w zależności od tego, jakie jest rozwiązanie filtra. Może być tak, że filtr paliwa na przykład wciąga paliwo powrotowe po to, żeby ogrzać tym ciepłym paliwem, które zostało już tutaj z silnika ogrzane, z korpusu pompy, żeby ogrzać filtrze. Więc jeżeli tak jest, no to powietrze może wracać jednocześnie do filtra i to powietrze wraca z powrotem z filtra już do układu paliwowego, no i wprowadza zamieszanie. No dobra, mamy wytłumaczoną kwestię tego króćca. Lecimy sobie dalej. Co mamy w takiej pompeczce dalej? Otóż mamy naszą głowicę. Odkładamy na razie głowicę na bok. Co mamy w naszej części aluminiowej? No tak to właśnie wygląda. Pokazuję, bo może się okazać sytuacja taka, że ktoś chciałby taką pompę sobie zrobić, a na przykład nie wyciągnął jej jeszcze, więc nie wie, co w środku w takiej pompie może się znajdować, z czym ma do czynienia, czy sobie poradzi, czy sobie nie poradzi. Co mamy? Mamy jakieś technologiczne otwory zaślepione kuleczkami. Tej kwestii nie poruszamy, bo nie ma konieczności. No i generalnie rzecz jest jaka. W takim korpusie praktycznie nie dzieje się teoretycznie nic. Natomiast co się może stać? Może się stać sytuacja tego typu, że na przykład przedostaje się Wam paliwo do układu silnika. To wtedy wiemy, że jeżeli pod dekiel nam paliwo leci, bądź w drugą stronę, choć myślę, że raczej ciśnienie będzie wypychało paliwo do środka, bo gdyby tu pompa wstępna była zamontowana w tym układzie, no to wtedy ta pompa by zasysała ten olej, ale w przypadku, gdy ona dostaje już pod ciśnienie paliwo, no to ona wiadomo, że to paliwo będzie próbowała wypychać. No i wtedy sytuacja taka, że tutaj mamy dwa uszczelniacze, które są zamontowane przeciwsobnie,
Jeden ma za zadanie uszczelniać w jedną stronę, drugi w drugą stronę, jeśli chodzi o kwestię wałka. No to dobra, uszczelniacze są proste. Co oprócz tego mamy w takiej pompce? Co się nam może skrzanić? Myślę, że raczej nie. Chyba, że już pompa naprawdę przeżyła swoje. Otóż tam jest taka tulejka. Taka, która działa na zasadzie łożyska. No i w tej właśnie tulejeczce pracuje sobie o taki wałeczek, który pracuje sobie na mimośrodzie. Wałek, jeżeli wyciągamy, robimy sobie oględziny tutaj, na tej powierzchni jego. Tu jest ta jego powierzchnia. Tu możemy sobie zrobić oględziny, w jakim stopniu są te wrzery zrobione. Jeżeli te wrzery będą dosyć głębokie, no to niestety wałek jest do wymiany i wymiana samych uszczelniaczy nie da. Jeżeli te uszczelniacze są jeszcze miękkie i nie zrobiły tych rowków głębokich, no to wiadomo, że takie coś możemy pozostawić, ale warunek jest, że reszta jest sprawna. A reszta to znaczy co? Tu na tej części pracuje, czy może to coś pracuje na tej tulejce tutaj, która jest wewnątrz zamontowana. Tulejka teoretycznie jest dostępna, natomiast wydaje mi się, że chyba nie ma sensu jej wymieniać. Choć można tutaj rozkuć tą część, która jest tutaj, tego zabezpieczenia. Później to zaślepić. Tulejkę można wymienić, ale chyba myślę, że nie ma sensu. Korzystniej byłoby znaleźć całą pompę używaną i przekładkę zrobić. No i rzecz jest jaka. Tutaj mamy powierzchnię gładką. Wiadomo, że to musi być gładziutkie, bo to pracuje w środku sobie, tak? Jak już wcześniej pokazałem. No i druga część wałka, która pracuje w drugiej części pompy. Ale dobra. Mamy wałeczek ładny. Tutaj na wałku, na mimośrodzie, pracuje nasz taki, ja bym to nazwał popychacz, bo on popycha po prostu tłoczki, choć na tłoczkach i tak już są takie części jak popychacze. Jakbyśmy to nie nazwali, słuchajcie, my to nazwiemy serduszko, nie? Więc to serduszko nasze, tak jak widzicie, pracuje sobie, co prawda ono stoi, nie? Ono stoi w tej pozycji, o, i tak wałeczek to popycha, wypychając tłoczki. Dobra. Mamy część aluminiową omówioną korpusu naszej pompeczki. Czyli już wiecie, z czym macie do czynienia w tej kwestii. Następną kwestią, jaką jeszcze mogę poruszyć i powinienem poruszyć, to jest taka sprawa. W tej części aluminiowej mamy w tych miejscach takie trzy o-ringi. Jeżeli by się zdarzyła sytuacja tego typu, że do waszego układu paliwowego przedostaje się powietrze, bądź ta pompa się wasza sączy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te trzy o-ringi, bądź któryś z nich, ma pęknięcie, uszkodzenie, jest wygnieciony, tak jak na przykład to tutaj ten jest częściowo już wygnieciony i on się już kwalifikuje do wymiany. O, a jakbyśmy się chcieli tak ładnie skupić, to trzy o-ringi siedzą nam właśnie tutaj w tych punktach. O, pierwszy, drugi, trzeci. Tu mamy te o-ringi. Tak to właśnie wygląda. Dobra, wyciągamy, co by nie powylatywały. No i dobra, słuchajcie, mamy kwestię pompy, części niskiego ciśnienia mamy omówionej. Mamy temat omówiony i myślę, co, nie będę wam zatruwał. Drugą część drugiego filmiku zrobimy sobie na... Znaczy, kwestię wysokiego ciśnienia omówimy sobie na drugim filmiku, żeby ten filmik nie trwał za długo, bo wtedy trwałby. Jeszcze tylko ewentualnie na koniec wam powiem jedną rzecz taką. Oprócz uszczelniacza, który znajduje się tutaj, w tej kwestii tu, czyli tutaj uszczelniacz o-ring, ten, który jest zielony, widzicie dookoła. Wewnątrz tu korpusu znajduje się taki o-ring, który jest bardzo często pomijany. I ten o-ring uszczelnia nam właśnie te dwa korpusy między jednym a drugim korpusem. W części tutaj sekcji już tej tłoczącej, która jest. Także też patrzcie na ten o-ring, bo on, jeżeli będzie już sypiący się, czy powiedzmy gdzieś miał jakiś zadzier, to on zrobi wam też kolosalną robotę, dlatego że macie uszczelnienie tutaj wałka względem
reszty korpusu. Dobra. Myślę, że przechodzimy dalej. Nie przechodzimy dalej. Tak jak Wam obiecałem na innym filmiku, dlatego że ten filmik by trwał za długo. Filmik jak nazwiemy? Nie wiem, może część druga? Myślę, że tak. Także póki co, do zobaczenia w następnym filmie. A jak filmik się komuś przydał, liczę na łapeczkę w górę. Jeżeli nie dajecie łapeczki w górę, to po prostu nie dajcie jej w ogóle. Jak chcecie z bieżących rzeczy gdzieś tam coś więcej wiedzieć, to dajcie subskrypcję. A za pamięci ja jeszcze może powiem, bo nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem. Na korpusie tutaj to wchodzi do rozrządu, prawda? Mamy uszczelniacz jeden, jedyny główny, który uszczelnia nam korpus tutaj już na deklu pod klawiaturą. Ale myślę, że chyba ktoś, kto wyciąga, to będzie wiedział, że ten o-ring faktycznie jest i mógłby być wygnieciony. I tutaj, jeżeli ten o-ring poleci, to po prostu co się będzie działo? No z pompy najnormalniej w życiu będzie od dekla leciał olej. Większego znaczenia nie ma, ale olej niestety cieknąć może. Także dobra, na tym kończymy nasz filmik. No i co, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.